widok z Grzesia na zachód, południowy zachód, w dole Dolina Łatana, szeroki masyw Brestowej, Salatyn i tak zwana Spalona, następnie trójkątny Pachoł, Banikow, taki najwyższy ze szczytów, trzy kopce z tymi trzema wierzchołkami, Smutna Przełęcz, no i już wkraczamy w Rochacze. Rochacz płaczliwy, Rochacz Osty, no i tu bliżej Wołowiec, a za nim schodzący grzbiet w stronę Łopaty i dalej w stronę Jarząbczego, a za nim Raczkowa Czuba i grzbiet w stronę Kończystej, a za Kończystą pojawia się Starobociański i hen tam dalej Bystra, najwyższy szczyt Tat Zachodnich, Tat Słowackich i całych Tat Zachodnich, 2248 nad poziom morza. A na ostatnim planie trójkątne wyniesienie Narodowej Góry Słowaków Kiewania. Jeszcze bardziej w lewo widoczny masyw Ornaku z głębokim wcięciem Doliny Przełęczy Iwaniackiej i Kominiarskim Wierchem, za którym po prawej stronie Ciemniak, Czerwone Wierchy, a jeszcze dalej wyniesienie Świnicy i gdzieś tu nad Ornakiem Cubryna, Mięguszowieckim i w prawo gdzieś tam pojawiają się właściwe rysy, ale słabiutko widoczne. Ostatnim tle Beskidy z Pilskiem, a Wołowiec, a tam już osłabione Rochacze. Płaczliwy Osty, słynna Grań Rochacka i gdzieś tam Smutna Przełęcz z trzema kopcami, Banówką i w końcu Pacholem, czy Pachołem, Spaloną, Salatynem i Brestową. Z widokami na osobitą